Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczniemy sobie zgromadzenie piornych władców Cytadeli od razu. To jest chyba krótki przerywnik. No właśnie, coś takiego. Także chwila, moment i się wszystko wyjaśni. Pajajajong! No zabił go. O. Ich jest trzech? Wszystko idzie zgodnie z planem, Tichondriusie. Tak, ich jest trzech. Lord Archimond żąda raportu o postępach w rozwoju planu. Archimond też jest kozak, teraz zobaczycie. Rycerz śmierci króla Lisza dobrze sobie radzi. Niemal za dobrze. Zaczynam się zastanawiać, czy Ner'zhul nie ma wobec niego poważniejszych planów. Nie wiadomo. Ten człowiek nic nie znaczy. Ner'zhul nie odważy się wystąpić przeciw nam. Naszym głównym zmartwieniem jest w tej chwili plaga. Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, Archimond będzie mieć nasze głowy. Of course, of course. Spokojnie, bracie. Ani Lisz, ani jego nieumarłe sługusy nie powstrzymają powrotu Legionu. Lord Archimond nie cierpi porażki. Jak on zniszczył Dalaran, tak... tak o. No to ja się nie dziwię, że się cykają gościa. I gościu wszystko sam niszczy. Kampania nieumarłych jest generalnie dłuższa niż kampania ludzi. Bo teraz jesteśmy właśnie w pobliżu Kul'Thalas, gdzie poznamy w tym momencie Sylvanas. Wildrunner. Wspaniałe, wieczne Kul'Thalas. Ostatni raz byłem tu jako mały chłopiec. Bądź ostrożny. Elfy zapewne szykują zasadzkę. Z całą pewnością. Nie boję się elfów, nekromanto. Nasze szeregi rosną z każdym zabitym wrogiem. O tak. Nie bądź zbyt pewny siebie, rycerz śmierci. Elfów nie można lekceważyć. No nie, bo to złe kobiety są... Nie, to... Zobaczymy. Przyprowadzić więźnia. Jakiego więźnia? Gdzie wejście do twojej krainy, elf? O, emisariusz. Nigdy nie wejdziesz do Kul'Thalas, upadły książę. Las zagrodzi ci drogę, a naszej stolicy strzeże magiczna brama. Tak, elf. I potrzeba do tego dwóch kluczy. Nie powstrzymają mnie ani drzewa, ani brama, elfie. Sprowadźcie wozy mięsa. Dostaniemy się tam po swoje. Krótka piłka. Czyli da się. Moce tego miejsca są potężne. Dobre, nie? Przejdziemy losem, no to wozy mięso, jupiu! Doskonałe miejsce. Dojechali wszystkich. Z przyjemnością. Nie umarli się zbliżają. Zaalarmować strażników. Chyba ty. Życie w to już możecie robić. To w sumie też, nie zwlekajcie. O Jezus, nie, tego nie możecie jednak. Bo nie będę mógł tam przejść. Dobra, super. Jak każesz, co znowu? Za króla Lisza! Dobra. Elfa dojechane, jakie mamy zadanie w ogóle? Zniszcz bazę wysokich elfów, niebieską, pilnującą bramy, czyli tam. No spoko. Będziecie cierpieć. O, tu chyba będzie fajna cutscene, a może nie tu? Nie wiem. Mów, głupcze. Dobra, więc sobie pojedziemy dalej. Wozy niech dokończą robotę. Tu gdzieś zaraz poznamy tą... Sylvanas, ale nie wiem czy tu, czy gdzieś... chyba tutaj. To mi się bardziej podoba. Może nie tutaj? Zniszczę wam przy pomocy guli albo wozów mięsa, odkryć przejścia do wiosek elfów. Aha, dobra, czyli to są przejścia i jak sobie je rozwalę, to przejdę dalej. No dobra, spoko. Jezus Maria, przecież płakać nie będę. XD. A tu jakiś jeszcze gulce został, ty ciulu, jak mogłeś. Nie chcemy was tu. Co? Jestem Sylvanas Windrunner, dowódca łowców z Silvermoon. Zawróćcie póki aha, czas. No spoko, zamknij. Sam lepiej zawróć, bo do waszej krainy zawitała śmierć we własnej osobie. Czcze groźby. Bramy elfów wiodącej do wewnętrznego królestwa z... Umarła.
Ale peka z niej, ty. Grozi mi, grozi, jeszcze padła, ty. No, kurde, to tempa baba. Ja myślę, tam, nie wiem, drewno potargajcie sobie, tak lubicie. Oddam życie za nas. Dobra, to jest, to jest. Ziguraty teraz się przydadzą. Ale to na luzie. Ej, 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 tu nie ma nigdzie. O, jest, już dobra. I ziguraty walniemy. No dobra, nie, patrz tam złoty. W ciulu. Dobra, no i mamy to. A my sobie pójdziemy dalej. Nie będziemy czekać za nimi. Mi się wszystko dopiero buduje. A od razu sobie drogę przegrodzę, to też jest spoko sprawa. No, robicie to? Robię, dobra. Teraz tu. Troszkę w bok. To jest jakiś obóz gnoli, może też wejdę. Może szersze przejście zrobimy, bo jednak gruby jestem, to wiecie. Dobra. Gdzie jest wioska? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Bo w sumie nie wychodzę. O, jest, są. Jest głodne. Znajdź Sylvanas, nadchodzą nieumarli. No jak te wozy mięsa dobijają, to ja tracę możliwość robienia sobie ziotków. No, wskrześ, wskrześ. Dobra, mamy więcej ziotków. Okej. O to chodzi. Uważaj. To mi się bardziej podoba. Dobra. O, kolejną bazę możemy sobie założyć. Czemu nie? Ale nie, nie chcemy. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Tu się to robi. Myślę, że dla jakiegoś większego. Dla jakiegoś większego bezpieczeństwa zrobimy tak. Tym opracujemy, że mogą żreć więcej. Postawimy jeszcze jakieś ziguraty. I tu damy jednego może, żeby się tam jeszcze. Potrzeba więcej złota. Nie puszył, że coś tam się dzieje złego. Dobra. Ach, nareszcie. Tu jest baza wyczyszczona z tej strony. Aha, mamy przejście od razu dalej. No dobra, spoko, no to sobie przyjdziemy. Nareszcie. Ach, nareszcie. Okej. Nareszcie. Tu jakieś jeszcze elfki. Tu nam nie zależy na nich, więc możemy sobie je od razu wybuchnąć. Tutaj, no na pewno sprzedam miksturę leczenia bez kitu. Przykro mi, nie możesz, jesteś słaby. Tam jeszcze dam jest dwóch środków, tak? Spoko. Więcej ziguratów chcą. Badania zakończone. Mogę przywoływać tym kłopotem. To mi się bardziej podoba. To ten ludzki zdrajca, uciekajcie! Gdzie? Przywoływanie ukończone. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nie oby to miało sens. Mów, głupcze. Na potępieni czekają. Nikt nie będzie mi rozkazywał. O, humor, no, cholera. Nareszcie. Ty tu powskrzeszaj ich może więcej. Ale po łapkach padliśmy, cholera. Nareszcie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No, wóz mięsa, zostaw go. Czekaj. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Uważaj. Co znowu? Badania zakończone. To mi się bardziej podoba. Dobra, zniszczam to. No bo wiecie, nie chcę, żeby coś mi się stało zaraz. Dobra. Uważaj. Nareszcie. Za króla Lisza. No dalej, zabijcie gnoja. Pad. No. Pod. Dobrze. Jeszcze dwa ziguraty sobie postawimy. Super. A... To dowalimy gule. Na razie nie chcę, drewno targają. A po co mi gule bardziej? Więcej. Aha, kolejna baza tu jest, spoko.
mnie ciemnie. Mówcze! Będziecie cierpieć! Zostaw, puść ją! No co za ciul. Nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? No. Wszystkich nekromantów się poniszczyli, nie? Ostrzem rozum! Uderza! Teraz ostrzem rozum! Myślę, że też fajnie będzie zbudować właśnie... A nie mam cmentarza? No jest cmentarz. Wcale umarły. Ma to sens. Dobra. Wy już niszczcie sobie to. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Raz i teraz tutaj tylko cyk. Tego się dobije, będzie koniec. Dobra. Co znowu? Ostrzem rozum. Okej. To mi się wszystko niszczy bardzo ładnie. Gule. No to już myślę, że tych guli mamy tyle. Ile mamy guli razem? Boże, cała armia. Myślę, że wy panowie jednak jesteście odpowiedni do tych prac. To jest sobie najwyżej dla, powiedzmy, większego bezpieczeństwa. Te budowle przekształcimy w coś takiego. Tutaj damy. Potrzeba więcej. Za trzy gule może. Albo wiecie co, te dwa jeszcze wycofam. I ty się nie rób jednak. Albo nie, jednak się zrób. Będziesz spoko. I teraz mi ta karmia mi chyba w zupełności nikt powinna wystarczyć. Nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej podoba. Dobra, zniszczę tę wieżę. Akolici mogą naprawiać wozy mięsa. Spoko, ale ja uważam, że nie potrzebuję. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Dobra. Jedna baza zniszczona. Spoko. Zniszcz bazę elfów pilnującą bramę. Na dobrą sprawę już mógłby nawet teraz tam polecieć. Gdzie no taka prawda. No daj, róbcie się w salę umarłych, bo chcę postawić sobie jak najszybciej świątynię potępionych, żeby zrobić kilku nekromantów. Krótka piłka. Modernizacja zakończona. Wozy mięsa to tam, wiecie, tam średnio interesują. Dobra. Elfi workerzy, też spoko. Porobieni. No i tu. Elo. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ktoś jeszcze ma mi coś do powiedzenia? XD. Nareszcie. Aha, tu było jedno przejście, tak? Kolejne. Aha, tu było kolejne przejście, spoko. Tu jedno coś śmierdzi, ale no dobra, trudno. Ach, nareszcie. Jak przejść do tej bazy tam? Nareszcie. Na około, rozumiem. Ostrze mrozu jest głodne. Ej. Zostaliśmy za. Jeden wóz mi został. Jeść. Co znowu? Ach, nareszcie. Uważaj. Coś jeszcze? Nikt nie będzie mi rozkazywał. No i leżysz Sylwanas. Jezus, dobra. Wy tam sobie pojedzcie wszyscy, bo lubicie jeść. Ja was znam. Żywotność zwiększymy i zwiększę ilość many. I tych nekromantów zrobimy dużo, bo to są jednak spoko jednostki, bo jeden nekromanta potrafi dużo mi dać. Lecimy dalej. Który tam jeszcze je? Jakiś niedożarty. Tu jest jakiś elf w lesie. Glewia, tak? Balista, aha. To wygląda jak glewia. Dobra. Czekają cię wieczne męki. Coś jeszcze? Tak myślałem. No, nic ciekawego nie macie, tutaj nawet nie będę do was zachodził, bo nie. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Mam nadzieję, że tu więcej jakichś bas nie ma. O, jakaś elfka.
To mi się bardziej podoba. Nie. Mamy wieżę. Trzeba ją zniszczyć. Ej, halo. Nie będzie mi rozkazywać. O Jezus, ale wpadłem. Telefon spot. Jak to? Telefon spot. No nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, bo teraz troszkę w dupie jestem. No, wycofam się. Wycofam. I trzeba porobić więcej tych środków. No bo ciała dałem trochę. Niestety. A wy tam targajcie drewno, wy lubicie to, spoko. Do was nie mam żadnego problemu. Co tu w ogóle? Jakieś nieumarłe coś tam? O Boże. Co tu się wyprawia? I tak, po ludzku przejście byłoby tutaj, tak? No ale my nie musimy tędy przechodzić, bo tu mogą być jakieś bazy. Ja sobie będę je po prostu omijał. Nie widzę takiego powodu, żeby... Badania zakończone. Żeby to robić. Dobra, nekromanci też się szkolą. Wszyscy do Artasa będą chodzić teraz. Gdzie mam przelać swój krew? Może tu pójdę od razu. Zrobię sobie jakąś też kolejną bazę wypadową. W sumie to też nie jest głupi pomysł. Także idź, panie akolito. Ja po prostu bliżej będę miał, bo naokoło, no nie wiem czy naokoło, bo tutaj chyba nigdzie przejścia specjalnie nie ma. W każdym razie, co mnie to interesuje. Tu trzeba doszkolić do tego akolita. Już mi armia dochodzi, więc spoko. Robimy sobie kopalnię. Kopalnia musi zostać na samym przód nawiedzona. No spoko. A idziesz czy nie? Dobra. I od razu to mogę czterech walnąć też. No bo czterech przyjdzie. O, pija się kurde, siedzi. Dobra, czterech walnę, bo jeden już tu jest, więc będzie razem pięciu. Z tym jednym środkiem. Mów, głupcze. Gdzie otóż to. Potępieni stają na twoje rozkazy. Tutaj mi jeszcze trzech wyjdzie. Może jeszcze jednego dorobię. Ile ich będę miał tam, tych nekromantów? Kilku. O, jeszcze jednego zrobię. Potępieni. Bo jednak jeden nekromanta ze szczątków zrobi mi dwóch szkieleciorów. Więc wiecie, to też jest dobry deal. Ale zanim to nastąpi, jeszcze tutaj raz. Akolici do tej kopalni przychodzą, więc spoko. Jakieś w ogóle mosty, dzikie przejścia, mój Boże. Elfy to jednak moją zgarem. Ile się szkoli taki ziutek? Tu nigdzie nie ma czasu. Już mam koszta wysokie. Nie, małe. Małe, no faktycznie małe. No ale to i tak już jest. Po 7 dostaję, więc to jest mało. Tutaj mi jeszcze dwóch wyjdzie, a tutaj zdąży mi trzech w tym samym czasie wyjść. Więc spoko. Dla mnie rozkazem. Co znowu? Armia już całkiem spoko jest. Jaka jest wola cienia? Martwi będą słuchać. Będą, ale nie za twojego życia, XD. Gdzie mam przelać swą krew? Ale to jest beka, bo nie umarli, ale mają dużo jednostek takich właśnie jak... Czy akolici, czy na przykład nekromanci, to są ludzie, znaczy, no, taki kartast. Ludzie, którzy są nieumarli, cokolwiek to miałoby znaczyć. Tu jeszcze zrobimy tak. I tu za chwilę jeszcze tego jednego ziutka i powinno być spoko. O, mamy już to tutaj. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Myślę, że już można iść w sumie. O, oni akurat mnie atakują. Tego nie przeżyję. Oj, nie to chciałem użyć. Myślę, że tu jeszcze nie musicie w sumie tego używać. Oj. Ach, nareszcie. Potępieni czekają. Idziemy dalej. Co znowu? Nareszcie. No się to powiedział. Dobra, myślę, że już możecie ostro zaatakować tam. Jaka jest wola cienia? I teraz damy nekromantom. Martwi będą służyć.
Potępieni czekają. Nekromantum teraz damy te moce. Mów, głupcze. Czekają cię wieczne męki. Dobrze. I teraz tak. Tu zrobimy kryptę, kryptę. To i to, żeby więcej i szybciej tego robić. Zostaliśmy zatrzymani. Za pies, znaczy nie umarły. Jak każesz, panie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Mięso armatnie, niech już tam idzie. Upadź się. Uważaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Potępieni czekają. Tutaj baza padnie raczej, nie? Znaczy baza, to coś. No patrzcie, zdążyli jeszcze. Dobra. Okej, tam robimy niezły roz... Pi... Jerdziel. Dobra. Szkielecioru ile mamy, dobra. Na razie nie musicie robić, bo już mam ich sporo. Tu, tam jeszcze robimy małe rozwałki. Przywoływanie ukończone. Zostaliśmy zaatakowani! No, już robimy małą armię Arthasowi. Dobra, no i tylko na drodze zostanie nam ta jedna baza, więc to też szału nie ma. Zadrżyj w obliczu plagi! Nie, nie będę. Dobrze. Może już teraz chyba tylko na przeszkodzie będzie nam stała baza tych ziutków z bramą. Więc też źle nie jest. Potępieni czekają, jest wola ciebie. W sumie nawet nie wiem, czy trzeba to tak niszczyć, jaka to niszczę tutaj. Jeść, jeść. Niszczę, bo lubię. Oby to miało sens. No ma, jak to nie ma, jak ma. Dobra. Jeszcze kuźnię doniszczymy. I teraz myślę, że możemy... Powiedziałem doniszczymy kuźnię. Dobra. Teraz się można na to rzucić. Czy to mi da już duże koszta? Tak. To na razie nie chcemy. Dobra. Czekają cię wieczne męki. A ty nekromantów mam dużo, ja pierdzielę. Zadrżyj i umarła. Jeszcze kapitan jest to. No proszę. Za króla Lisza. No, to dzięki temu mogę jeszcze sobie kilku ziutków dorzucić. Zniszczymy tą bazę do końca. A co tam, jak szaleć to szaleć, nie? Dobra, myślę, że nawet samych nekromantów będę mógł walnąć z Arthasem jako jedna grupa. Dobra. To będzie druga grupa. Dobra, no to... Już mam spoko, więc skróty klawisze wywalnięte. No i lecimy z tematem na tą bazę. Może jeszcze po drodze na coś natrafimy, też się zniszczy. Co znowu? No, póki co widzę, że nic tu nie ma. Ej, naprawdę tu nic nie ma. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Jest wieża. Mów głupcze. Dobra. Damy śmigaj z nimi. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Patrzcie, jeb! Jeb! No dobrze, niech będzie bardzo pusty. Dobra, to już jest ten moment, żeby... Może zrobię tak, że tu pójdę
postawię to i wrócę. A tutaj dorzucimy jeszcze po dwóch takich i po dwóch takich. Co znowu? Więc spoko. Tutaj dajemy trójkę i czwórkę. Nawet już bym tego nie musiał robić, bo bez kitu jestem ostro przekokrzony. No ale trudno, no. Jezus Maria, zrobi się, to się zrobi. Dobra. No i lecimy szturmem na nich tam. A co tam? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Taka jak ogromna jest ta baza. No to szliście, doszliście. Do ataku! Zabić wszystkich! Bez kitu doszliście. Ostrzem rozum! Uderza! Za króla Lisza! Dobra, i to już jest moment, w którym nekromanci muszą zacząć wskrzeszać. I porobimy sobie armię szkieleciorów. No bo to już przy samej bramie jesteśmy. No okej. Te szkielety jednak cisną ostro, zobaczcie. Jaka jest misja z liczbą bazę wysokich elfów? Po prostu bazę im zniszczyć. No dobra. Zostaliśmy zaatakowani! Za króla Lisza! Głupcze! Ostrzem rozum! Dobra. Aby zapewnić sobie zwycięstwo, zniszcz bazę wysokich elfów. No ja wiem. Dobra. Zostaliśmy zaatakowani! Uważaj! Bez kitu jak cisnę. Za króla Lisza! Można się jednego wskrzesić. Haha. No zobaczcie, nekromanci jednak są OP. No, bez przesady, ale to... Cisnę, po prostu cisnę. To dam w nagrodę wam jeszcze po tyle nekromantów. O, tutaj zapewnimy sobie jak najwięcej się da. O, ci akurat zaraz będą pusto mieli. 3, 2, 1. Zawaliła się nasza kopalnia złota. No, i budynek się odsyła, więc spoko. Tutaj bazę doniszczcie, bo to już jest w sumie koniec misji. Tu jak poniszczycie tych robotników, będzie można porobić szkieleciorów tylko. Zawrzyj w obliczu plagi! Dobra. Czyli co, całą bazę trzeba niszczyć, czy na przykład też wchodzi w grę zniszczenie budynku tutaj? O, no i mam już... Patrzcie teraz to, nie? O Jezus! I widzicie? Nagle sobie zrobiłem armię... Kozacką armię. Dobra, bo myślę, że jak to zniszczę, to już będzie koniec raczej, co? Taka nadzieja, co? Nawet nie wiem, co ma się robić. Ale nie no, myślę, że zniszczenie zamku już zapewne nie zwycięstwo, bo to się chyba liczy jako baza. No właśnie, tak myślałem. No i koniec, mamy to. GG, 30 minut gry. Jak mi bolą plecy. Sindu Valachna. Wycofać się do drugich wrót! Wycofać się! Wycofać się! Brama elfów padła! Naprzód wojownicy! Naprzód do zwycięstwa! Ale nie! Brama chroniona czarami, ona nie padnie, nie? Dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!